Mianowicie podczas poprawiania musieliśmy najpierw przez pół godziny. Nie. Przez pół godziny o zasadach mówić. O pauzach, dwukropkach, cudzysłowach, ale to mniejsza, bo to są mniej ważne rzeczy. O tak zwanych błędach afektu. Czyli, że w tym tekście już w drugim akapicie czytająca nie powiedziała, że są akapity w tym tekście, a w związku z tym tego nie wzięliśmy pod uwagę. U progu niepodległości można było napisać małą, tak jak tutaj, i dużą literą, jeżeli ktoś ma afekt. Znam kilka książek, gdzie niepodległość jest dużą literą. Więc mógł napisać dużą i to uznam się. I tych dwuznaczników jest tutaj 10. A niektóre są bardzo śmieszne. Mianowicie tutaj pani profesor Aldona uważała, że w bibliotece, jeżeli ktoś zajmuje się archiwum, to jest archiwistą duże A i jeszcze w cudzysłowie w dodatku. Cośmy zaraz wykreślili. Ale gdyby ktoś tak zbłądził, to niech tak ma. Daliśmy, że archiwista powinien być małą literą, tak jak księgowy. I ja podałem tu, że tu był błąd taki, że to jest tak zwana fraza apozycyjna. To znaczy, że Baba Herod to jest apozycja i to można napisać jak język, autorka jest język rozznawczyni. Czyli można napisać oddzielnie, tak jak mówiłem o takim przykładzie słowa klucze, tak? Że ja całe życie pisałem razem, bo tak to literaturoznawcy przyjęli. Jak był artykuł wprowadzający, co to jest, że było z dywizem, no to wszyscy tak pisali. A językoznawcy na o, oni wiedzą lepiej, dodali bez. No i w związku z tym te trzy wyrazy, niby kumpel archiwista, gdybym się ja uparł, to można by było napisać niby łącznik, kumpel, łącznik, archiwista, czyli jeden wyraz. Są takie wyrazy, ocean otoczy świat, gdzie wszystko można napisać razem. O co ocean otoczy świat, czyli u Żeromskiego w Popiołach jest ocean otaczający cały świat i to wszystko się pisze jako jeden wyraz. A oczywiście z dywizem. Ocean otoczy, dywiz otoczy świat. Ale przyjęliśmy, że dobrze będzie niby kumpel, że ma być z łącznikiem, a archiwista małą literą i bez cudzysłowu i bez łącznika. Nikt nie padł na taki głupi błąd. Ale to trzeba czytać popiołem. Później autorka tekstu popełniła, to znaczy czytająca popełniła błąd, ale grzeszyła stale, czyli nie ma tutaj błędu. Jest, wydało mu się, a ona powiedziała, że wydawało mu się, ale grzeszyła stale, czyli nie wszyscy wszędzie. No najtrudniejszym wyraz był niesharmonizowane głosy, gdzie niektórzy zrobili trzy błędy. A to jest nie moje. Potem było po tych włosach. Był a głosy? Język... Tam były odgłosy. Proszę? Tam były odgłosy, a nie głosy. Głosy? Tak, odgłosy, ja też powiedziałam. Tak? Tak? No to raz tak czytała, raz tak. Ale też na to nie, nikt tego nie zgłosił. Czyli to nie po tych głosach i odgłosach. Jak ktoś zrobił przecinek, to zrobił dobrze, bo potem był dochodzący, to jest imię słów, czyli wprowadza zdanie wtrącone. Można to było nawet w pauzach, czyli głosów, pauza, dochodzący spoza współprzymkniętych drzwi, pauza, widać i tak dalej. Składnia tego jest bardzo fatalna. Bardzo fatalna i długość mi na ten temat nie dyskutowali.
potrzebują wytchnienia, jęknął małżeńcy. Otóż to jest coś takiego, że tu jest, że on jęknął, że to jest niby jęknął, to jest tyle jakby powiedział. Szybkim, nieopanowanym tak dalej głosu, ale to jest jęknął, to jęczymy nie tylko sensownie, ale niesensownie chyba także. Więc w związku z tym to strącenie, to czy tu jest potrzebna pauza na początku, czy niepotrzebna? Powiedzieliśmy, że nie jest potrzebna, jak ktoś zrobił, no to był chyba umówiony z panią profesor. Tak? Więc mogło być w cudzysłowie to wszystko i mogło być przecinek, mogła być pauza, jęknął małżeństwo. No, quasi obelisk, chociaż tutaj była dyskusja, niektórzy potraktowali to wcipnie i zrobili kilka różnych tutaj operacji. Chyba to obelisk też było niedokładnie przeczytane, bo ze zdania można było się, że coś na tym zamontowano, jeden medalion, że to jest słowo obelisk, ale nie wszyscy zrozumieli obelisk. Obelisk. Było napisane anagram bielsko, to by nie zrobił błędu, bo by wiedział, że tam jest k na końcu. Ale z quasi to już były wszystkie możliwe błędy. Najpierw q, potem u, potem a, potem s, potem i potem dymis. To jest jeden wyraz. A tu już był najpierw niby cum, to nie, czyli to jest to samo, co po łacinie. Niby cum. No więc tutaj nie mieliście szans. Ale najlepsze trzy prace były są wydzielone. Czy najlepsze nie zrobiłbym? Jedna praca tylko jakiś dziwaczny, jeden błąd taki, jeden taki, ortograficzny. Także to na wszystkie strony czytaliśmy, żeby sprawdzić. Napisem ku jego czci, no niektórzy tak lubią. Marszałka, jego cześć napisali dużą literą. I potem było fatalny układ zdania, a nikt o tym nie powiedział, no bo nie wolno chyba. Przypominał sobie Maurycy pojedyncze sformułowania, tak? I teraz następuje ich twórca legionów, architekt niepodległości, pierwsza brygada, zwycięski wódz, tak? I tu jest tak napisane, Aldon, skurcz. Legiony dużą, niepodległość małą, pierwsza brygada dużą, zwycięski wódz mały. No tuśmy musieli zaprotestować, bo wcale to nie jest, że legiony Piłsudskiego to jest nazwa legionu. Tak? Tak samo pierwsza brygada to jest my pierwsza brygada, czyli kawałek cytatu. Tak? Wcale nie wszyscy muszą pisać dużą literę. I tuśmy wzięli, że i małą, i dużą jest dobrze. Natomiast cytat, wolność nie jest dana raz na zawsze, powinien był być cudzysłów, tak? No, to wyjaśniłem wszystkie nasze sprawy. Następnym razem to ja napiszę. Mam w rodzinie dwójkę magistrów polonistyki i oni to jeszcze ugładzą, żeby było sensowne. Czyli nie będzie, bo to jest tak, to jest strumień świadomości. Nikt tego, że to jest Joyce, nikt tego nie powiedział nam. Najpierw, że to jest z refleksji, że to jest strumień świadomości, że już się wszystko tutaj tłamsi w głowie, tak? I że to są takie skomplikowane. Napiszę tak, żeby było śmieszne, a wezmę jeszcze drugiego profesora Stanowskiego, czyli profesora Piechotę, który jest autorem tekstów kabaretowych, kabaretu Olgi, tak, kilkanaście piosenek bierze sobie pieniądze za te piosenki, bo to jest nadawane, to jak napiszemy tekst, to będzie i jednoznaczne, i po polsku. No to jest trochę z angielska na polski. A teraz panie... Czekamy na panią dyrektor, która ogłosi. Czyli jest jeszcze to napisane, nie? Tak, protokołem. Także jeszcze momencik cierpliwości. Czy są jakieś pytania w stosunku do tej eksplikacji?
Bośmy się zastanawiały nad motywami przyjścia Państwa tutaj. Jaki cel wam przyjdzie? Sprawdzić się. Rozrywka. Lub zabawa. No i bardzo fajnie. Pan profesor miał przeczucie, że taki tekst będzie. Tak, bo ja widziałem, ja pracowałem w tym gmachu naprzeciwko województwa na czwartym, czyli tam gdzie literaci, a pani Aldona jest z piątego, tam są zupełnie inni. Ale kogo się najbardziej boją, to literatów, gdy są habilitacje. To nikogo nie mogę ściskać za nogi, jak panu Tadeuszu, ale zawsze na habilitacji z językoznawstwa to siedziały po mnie najładniejsze panie z piątego piętra, które się zdawały, trzymały mnie za nogi i broń Boże, żebym nie wstał i nie odezwał się, żebym nie zadał pytania. Bo one uważają, że no, językoznawca to tylko czyta tekst pod kątem widzenia, no, na przykład interpunkcji, ortografii, powtarzania się jednego tematu. Można na przykład napisać całą książkę o wyglądzie kobiety w literaturze młodej Polski, nie czytając w ogóle żadnego tekstu, tylko czytając tak zwane korpusy. Czytają słownik tych tomów, a nie czytają w ogóle tych utworów. Co takiego można mieć? Jakie kolory były modne włosów kobiety w młodej Polsce? No, nie było tak jak dzisiaj wszystkich możliwości. Były blondynki, brunetki, szaty. I rude. I szczęśliwa. O, nie najlepszy słowie. No, rude tak. Tak, już koniec. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jako dyrektor biblioteki bardzo się cieszę, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie. I aby nie przedłużać, przystąpmy do ogłoszenia wyników i rozdania nagród. Trzecie miejsce zajął pani Monika Myśliwczyk. Zapraszamy. Pani Bożena Kloc. Zapraszamy. Proszę bardzo. Pierwsze miejsce i tytuł bibliotecznego mistrza ortografii otrzymuje pani Joanna Habelek. I zapraszamy. Pozostałem Państwu, dziękuję za udział w zabawie i zapraszamy na kolejne edycje.